I rozpoczynamy kolejny dzień. Oczywiście od kawki. Kawusia. A dzisiaj już piękna pogoda. Zero chmurek. Nie, tam jest jedna chmurka. Tak to zobaczcie sami. Zero chmurek. O, już na plażę idą jedni. Zero chmurek. Nic nie ma. Piękna woda. O, jakiś tam stateczek zapłynie. Piękne widoki, cicho, spokojnie, bezwiecznie, woda spokojna. Już pierwsze osoby, mamy godzinę 7:30. Pierwsze osoby już na plażę idą, żeby zrobić rezerwację, jak we Władysławowie. No niestety, tu są plaże wąskie, przez co jest ciasno na tych plażach. Dlatego ludzie wcześniej chodzą sobie, nie wiem, czy grupami, czy jak. Taka grupa większa, to tutaj miałaby ciężko znaleźć. Po południu bynajmniej. No teraz to jeszcze jest miejsce. Ale my dzisiaj pojedziemy sobie na naszą plażę. Nie tutaj, tylko pojedziemy, mamy taką plażę. No jedna jest 10 km stąd. Może jeszcze znajdę wcześniej jakąś. Takie plaże dzikie, nie takie miejskie, tak tutaj, tylko takie typowo dzikie plaże. Fajne. Dobra. Zobaczymy, co dzisiaj będziemy robić. Na razie degustujemy się kawę. Jedziemy teraz sobie na taką dziką plażę, czy dziką, nie, to nie jest plaża miejska, taka jest mniejsza, prywatna. Minusem to, że nie ma tam toalet, także pod tym względem trzeba wcześniej zrobić, co ma się zrobić. Także jedziemy, mamy od naszego apartamentu jakieś 10 km, także nie jest strasznie daleko, ale na mapie znalazłem jeszcze jedną mapę w połowie drogi, także ją też w drodze powrotnej już sobie obczaję, jak wygląda tamta plaża, czy jest warta, czy nie jest warta zachodu. Bo tutaj widzę u nas, no niestety, w tej miejscowości, gdzie jesteśmy, są małe plaże, bardzo wąskie i no dużo ludzi, już o 6 godzinie już chodzą ludzie, także musimy jechać gdzie indziej. Także jedziemy. No teraz napompowany i idziemy poleżeć trochę na wodzie. Mamy swoją plażę, oznaczenie, że jest plaża. To muszę uważać, żeby jej nie przebić materaca, bo to mogą być jajca. To jest plaża taka pozamiejska. Ale widzę, że coraz więcej osób przyjeżdża, bo parking już był obładowany. Jeszcze miejsce jest tylko na jakieś 10 samochodów. Ale jest. Może idziemy, zobaczymy. Na parkingu przecież sami Chorwaci i jedno auto czeskie. No i to my, Polacy. Dobra, zejście mamy takie fajne. Idziemy sobie do plaży. Ile ludzi? Raz, dwa, trzy. No tam jeszcze na górze przyjdą zaraz. Piękne słoneczko tutaj jest. I fajne kamyki. Jaka temperatura wody? Zimna? Idziemy zobaczyć. Muszę wam powiedzieć, że dałem ciała z tym wyjazdem, bo nie wziąłem niestety obudowy wodoodpornej. Także nurkowania w tym roku nie będzie. Chyba, że jedziemy do Makarskiej, do jakiegoś sklepu i w miarę w rozsądnych pieniądzach będzie obudowa, bo patrzyłem w Sony Center Makarskiej na stronie internetowej, no to kosztuje ponad 300 zł. No bez sensu wydatek, skoro mam to w domu, tak? Ale zobaczymy, czy jakieś takie sklepy typu Media Markt, coś takiego, tylko tutejsze, może będzie obudowa do tej kamery, do tych 200 chociaż, no to bym kupił, bo to jednak no trzeba podrukować z kamerą trochę. Pamiętam, że woda w tym roku jest chłodnawa. Ale da się wejść. Układania kamieni. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Już. Sześć. Ten nie wiem, czy da, ale. Sześć, muszę inny, mniejszy. Sześć. No
Oj, spadnie. 6 sztuk tylko było. Cienios. No a ty ile? Tutaj miałem wyższe. No i jednak więcej miałem. Jednak cienki bolek jest. 3 godzinki na słońcu. Można jechać dalej teraz. Znaczy wrócić na obiad. Jakbyście chcieli makarskie sobie zaparkować bezpłatnie, to możecie stanąć pod... Tu jest jakaś zatoka sportu czy coś. Tu idziemy. Tu. A tu jest całe jakieś centrum, budują chyba tu parkingi, nie wiem co mówię teraz. Wieczorem może być fajnie, bo są, widzę, zawinięte lampkami, nie? Te drzewa. Ale to choinkowe zestaw, ty, zobacz, choinki mają. O, tam mają te, zobacz, gwiazdki. To dopiero na święta włączają. O, tam są ładne jachty. Tak, przejdziemy sobie, no. I jakie ładne jachciki. To są malutkie jeszcze. W Splicie, jak byliśmy, to był duży jacht. Ale też jest co oglądać. Też bym nie pogardził. O, ale gorąco dzisiaj. A tu co mamy? Optika. A? Tak, Makarska. Makarska to też jest dużo, bardzo duże miasto, także tutaj chodzić wszystkimi uliczkami, to będzie dużo chodzenia. W Chorwacji mi się podoba jedna rzecz, że jak zamawiasz loda jedną gałkę, to nie jest jak u nas podlizane z każdej strony, gdzie gałeczka mieści się w łyżeczce od herbaty, tylko jest porządna duża gałka. Ale my, Janusze, mistrz czynności przepłacił, bo na jednym straganie były po 10 kugla, a na drugim po 9. Kupiliśmy tym na 10. Przepłaciliśmy. Ale nadrobimy następnym razem. Ten sobie siedzi i coś pisze. Możemy sobie łódkę wypożyczyć. Nie było ceny. Trzeba głowę pójść. Ale okolice 260 euro za dzień. Ryzykujemy. Nie wiemy co tam jest. Idziemy na górę. Idziemy na górę, zobaczymy co tam będzie ciekawego. Ale chociaż z góry będzie lepszy widok, to być może zobaczyć co jest z drugiej strony. Myślę, że te schody z jakimś celu są zrobione. Czarne wiewiórki. Ale białe brzuchy mają. O! Jak straszy. Zobacz, widać. Pyk, 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 poszła. Tam jest kapliczka jakaś. To jest, zerkniemy tylko na kapliczkę. A to jest pewnie to samo też. A tu jest dojście do tego. Do tego posągu. Zobaczymy co tutaj jest. Tutaj ładnie. Ale strasznie głęboko. Wysoko. O, tam są schody w dół. Piękne widoki, zobaczcie. Trochę wysiłku. Ale piękne widoki są. Nie wiem, co tu jest z tej strony, czy to jest wejście. Coś jest. Kościół. Kościół świętego Petra.
Ja nie wchodzę do kościołów, także tak to wygląda. Widoki ładne. Mamy już wiewiórkę, mamy jaszczurkę, leniwca, który chodzi za nami. Teraz taką dróżką można dojść do pomnika świętego Piotra. Tam bym nie chciał spaść. Tam jest pewnie ciekawie. Są te kaktusy, które mnie interesują. I agawy. Też agawy rosną. Ale widoki niesamowite. Zobaczcie. Ale tu jest kaktusów. Zarąbiście. Takie klify. Steriście skrótem. Nie wiem, czy tędy można. No, chyba można, skoro jest ławka. O. Zobaczcie, jak ładnie. I tu jest pomnik świętego Piotra. Nie znam całej historii, możecie sobie wygooglować, zobaczyć. A tam jest cała Makarska. Tam się jeszcze z tyłu ciągnie. Cała Makarska jest. Piękne. I tu widok na morze. Pięknie. To jest to wart przyjechania. No tu będzie kundę, ty. 10 metrów będzie spokojnie. Magnesy są na jakieś. Musimy na start magnesy, co tu są. Plaży też jest masakrycznie. Chyba tam to są ludzie więcej chyba. Ja chciałbym dojść do tego, nie? O, a my tu mamy magnes? Tak. Tu w masażu. Chcesz na masaż? 20 minut przejazd kolejką. Taką ciupcią. 30 kuno do osoby. I jeździ to dookoła centrum. To co mi przyszliśmy akurat pieszo. Imprezowy statek dopływa do portu. Można się bawić nawet na morzu. Jednak Polacy potrafią się bawić. Zrobili imprezę. Bawiłem grubo się i w Ameryce, w USA, gdzieś pod palmami raj. Mówi, jedź, bo tam podobno życie. Yeah.
opłynęli tym wesołym statkiem, ale płynie na Kursulę. Akurat gdzie my na Kursuli już byliśmy. Ewentualnie jest też odpływanie się, ale krótkie takie dwóch wysp tutaj najbliższych, czyli Brazich, Par. A to jest krótki dystans. No. Na Kursulę dłuższy dystans, bo 4 godziny się płynie. To można by rzeczywiście fajnie imprezować takim statkiem. Można by się bawić. Natomiast byliśmy tam już, no. Trafimy na inną wycieczkę.